Cześć, z tej strony Chester. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na ostatni, już taki podsumowujący odcinek dotyczący ping-ponga. Więc może trochę więcej matematyki, bo najwięcej prostych tutoriali o ping-pongu nie pokazuje, w jaki sposób zatrzymać piłki. Jak w jaki sposób na przykład uniknąć problemów związanych z tym, że piłka odbija się nie tak, jakbyśmy chcieli. Powiedzmy, że mamy tutaj piłkę naszą. Jakiś brasz. Tulsy. Pyk, pyk, pyk. Będzie lepiej w gimpie. Pint chyba się do tego nie nadaje. Powiedzmy, że czasami mamy takie skoki albo do góry, albo idealnie w bok. Chcemy tego uniknąć. Więc tak, powiedzmy, że sobie zmniejszamy trochę pędzelek. Do 9 może być. Mamy tutaj naszą kulkę. Chcemy, żeby ona latała nam po ukosie, co nie? Tak plus minus. Tu. Później jak się odbije, to żeby poleciała w tamtą stronę. Ale nie chcemy, żeby ona leciała nam ani tu, ani tu, ani po takich skosach bardzo pionowych. Więc musimy zrobić pewne proste obliczenia. Powiedzmy, że mamy tutaj wykres układ kartezjański, tak? Pyk, pyk. Piękny. Bellissimo. Chcemy, żeby coś nam leciało tak, tak, ale nie tutaj, tylko pomiędzy tym a tym. Pomiędzy tym a tym. Tu mamy nasz X. Tu powiedzmy mamy nasz Y. Z jest zerowe, więc nie dodajmy go tutaj, bo tylko zaburza nam, tylko Z by zaburzało nam odbiór tego. Więc jeżeli nasza piłka wędruje góra-dół, to ma energię. Powiedzmy, że tutaj wędruje na zero. To ma energię wektorową równą 1, 0. To się równa 0 stopni. Jeżeli ma energię po, no, tutaj powiedzmy, że to trzeba byłoby, no trochę, tutaj powinien być x, no dobra, powiedzmy, że mamy tutaj tak 0 stopni. No. Oj. Tylko, że w tym momencie 0 stopni jest tu, tak? Teraz będziemy robić w tą stronę. Jakby 90 stopni u nas to będzie w tą stronę nam rośnie jakby. Tu jest 0. Tu jest 90, tak? I jeżeli chcemy, żeby coś nam latało od powiedzmy 0 do 90, ale powiedzmy w regionach takich, że będą się maksymalnie to będzie powiedzmy, że 60 do 30, to musimy zrobić sobie proste matematyczne równanie, które pokaże nam, to jest powiedzmy 90, tak? Ile, jakie wartości możemy mieć prędkości dla stopni powiedzmy 30 i 90. Powiedzmy, że stosunek jest dla nas najważniejszy. Czyli dla 30 to będzie 0, powiedzmy 6, tak?
I tam same szóstki? No dobra, to jest kropeczka, a tu jest przecinek. A dla Y będzie 0,3. Kropka. No i to będzie 30 stopni. Widzimy plus minus, tak? Plus minus, powiedzmy, że 33 stopnie, ale plus minus i to, ta suma, jeżeli ona będzie tutaj, powiedzmy, w nawiasach, tak? Ta szóstka i ta trójka będzie w nawiasach, no to ona będzie dążyła, jeżeli macie jakieś podstawy matematyki, to ona będzie dążyła do jedynki. A to będzie dążyło do 33. Jeżeli chcemy z drugiej strony ograniczyć, to przy, powiedzmy, 66, tak, stopniach. Zaraz, nie. Stosunek, zaraz, 30 stopni. Dobrze. Sorry, ostatnio, no już po pracy jestem, to można mi wybaczyć. Plus minus stosunek, powiedzmy, 0,3. Do 0,6. Tutaj w nawiasie. No i to, powiedzmy, będzie dążyło do plus minus 60 stopni. W jaki sposób osiągnąć wektor, który dąży do jednego? Przecież możemy mieć zawsze taki wektor, który ma na przykład 2. Powiedzmy, że mamy taki, tu mamy, powiedzmy, x, tu mamy y. Możemy mieć taki o wektor, który, powiedzmy, ma 5 i 3. W jaki sposób obliczyć jego wznoszenie się? Jaki on ma stosunek x do y? Wystarczy dodać, żeby mieć tutaj, żeby zawsze ten wektor wyszedł do jedynki, to wystarczy dodać sumę tych dwóch liczb i podzielić, czyli przez każdą z nich, czyli 5 przez 5 plus 3 plus 3. A trójka to będzie 3 przez 5 plus 3. Co daje nam 5 ósmych i 3 ósme, co razem sumuje się do jedynki. I teraz, mając sumę do jedynki, możemy obliczyć kąt. No ale powiedzmy, że jesteśmy leniwi i wiemy, że jedna z tych liczb, powiedzmy, na podstawie jednej z tych liczb już podzielonych, możemy stwierdzić, czy to ma bliżej do 60, czy do 30. Jeżeli to ma powyżej 60, czyli na przykład, jeżeli ta liczba jest powyżej 0,6 lub poniżej 0,3, to wiemy, w jaki sposób to zeskalować z tą drugą wartością. Jeżeli tutaj mamy na przykład 0,1, no to musimy to pomnożyć razy 3, ale żeby to pomnożyć razy 3, to musimy podzielić przez 3. Czyli 0,1, tak, a tu mamy 0,9. I tutaj chcemy mieć 3, a tam chcemy mieć 0,7. No i powiedzmy, że dwa razy tą jedynkę, która była, czyli 3 minus 1 i to odjąć od tej wartości, czyli dziewiątki, czyli odejmujemy tak naprawdę 2, czyli zostaje nam 7 i wszystko jest gicuś grantuś. I takie obliczenia, to znaczy, to są proste, zwykłe obliczenia, które, nie wiem, ludzie na maturze chyba obliczają. No na studiach to na pewno. No mniejsza, jednak no takie proste obliczenia czasami sprawiają ludziom problemy. Więc losując tutaj naszą wartość, mamy dalej te cztery wartości, które lecą po kątach, tak? No to nie jest jakieś złe. Ale w momencie, w którym się odbijemy, to dzieje się kilka rzeczy tak naprawdę. Pierwszą rzeczą, która się dzieje,
No to się dzieje kolizja. Rigid Body w tym momencie oblicza nam, dajmy sobie kolejny ten. Podczas odbicia dzieją się następujące rzeczy. Kiedy kulka dociera do ściany albo do jakiej innej powierzchni, odbija się i tak, uruchamia się Rigid Body. Mamy najpierw, powiedzmy, że mamy najpierw energię taką, powiedzmy, że uderzamy od środka masy, uderzamy, świetnie, miałem zaznaczone ta, uderzamy tutaj, tak. To uderzenie, jeżeli jest sprężyste, to kulka w miejscu zderzenia, tak, tutaj gdzieś, nie wiem, powiedzmy, odbije się i przesunie. I będziemy uderzać, powiedzmy, w tą stronę. Jeżeli się odbijemy, to polecimy tak, polecimy tu i powiedzmy, że odbijemy się i pod tym samym kątem i polecimy w inną stronę. No i to się dzieje w Rigid Body, obliczany jest ten kąt. W tym momencie, kiedy już mamy ten kąt obliczony w Rigid Body, próbujemy grać muzykę, bo się coś uderza, tak? I powinniśmy zmienić nasz odbity kąt. Powiedzmy, że łapiemy wtedy Rigid Body, uderzyliśmy się, łapiemy Rigid Body, też odgrywamy dźwięk, łapiemy Rigid Body po nim i prostujemy. Powiedzmy, że odbijamy się taką energią, tak? Puk i w drugą stronę się odbijamy z podobną energią. I teraz możemy próbować zaraz po odbiciu, czyli gdzieś tu, zróbmy sobie tutaj niebieski na przykład kolor, zaraz sekundę, mikrosekundę po odbiciu zmienić ten na przykład kąt na dowolny inny. Dowolny inny pomiędzy 30 a 60, plus minus, to jest jakby, żeby nie mieć takich prostych odbić. I dzisiaj wydaje mi się, że to zaraz zrobimy. Więc tak, powiedzmy, że mamy Rigid Body, Rigid Body Ball. Weźmy sobie Velocity, tak. Velocity, wektor 2D. Teraz tak, Velocity, Normalize. I to normalizuje nam, czyli tworzy z takiego jakby wektora, wektor proporcjonalny. Czyli suma wszystkich zmiennych jest 1. Tak jak w tym przypadku. No mówię to, bo to nie jest jakby takie, nie jest takie oczywiste, nie jest to podstawą. Uczy się tego pewnie bardziej na studiach, kiedy obliczacie na przykład grafikę komputerową, odbicia i tak dalej, co nie? Więc zróbmy sobie coś takiego i teraz ten wektor normalny trzeba sobie porównać i teraz czy to wy? Nie, zaraz. Cześć, z tej strony Chester, musiałem coś przetestować i wracamy może z dawką obliczeń. Przetestowałem takie coś, co wydaje mi się, że będzie fajnie działać. Z jednej strony mamy tutaj coś, co tak naprawdę jest naszym nienormalnym wektorem, tylko jest wektorem pomocniczym, czyli tutaj powiedzmy, że będziemy mieli taki, znaczy z niego bierzemy
powiedzmy pewne wartości, więc jakby to będzie nie będzie nasz normalny wektor, tylko to będzie wektor do obliczeń. I ten wektor później będzie wpływał na ostateczny, czy będzie traktowany ostatecznie jako normalny. Czyli tak, bierzemy normalne obliczenia, tak? Velocity, czyli normalną trajektorię lotu, jak ona jest wyznaczona. Później, bez względu na to, czy to jest, powiedzmy, dodatnia, czy ujemna, wyznaczamy jakby tylko dodatnią część. Powiedzmy, że masz minus 1, to będzie to przerzucone na jedynkę. Jeżeli masz, powiedzmy, to jest wartość bezwzględna, czyli taka, która zawsze jest sama. Pokażę, jak to wygląda na wykresie. Wartość bezwzględna. Pyk. Zobaczmy sobie grafika. O właśnie. Wartość bezwzględna, wykres. Dla minus jedynki mamy jedynkę. Coś, co w jedynce daje jedynkę. Każda liczba jest tą samą, tak? Na osi, ale minusowa przerzucona jest dokładnie, tylko bez minusa, na oś dodatnią. I więc tak, tutaj zawsze, nawet jeżeli mamy minus, to jest liczba dodatnia. Żeby obliczyć proporcje, do proporcji potrzebujemy jeszcze tutaj tych dwóch liczb również jako liczby dodatnie, bez względu na której części osi się znajdujemy, czy tutaj, gdzie są obie dodatnie, czy tutaj, gdzie są, powiedzmy, x dodatnie, a y ujemny. Bez względu na to obliczamy po prostu stosunek. Obliczamy stosunek jednego do drugiego i zawsze wychodzi nam, powiedzmy, wartość w przybliżeniu tego, jakby liczymy pomiędzy x i y jakby w dodatniej formie i mamy, ile jest x w stosunku do y. I teraz porównujemy nasz x z wartością referencyjną. Wartość referencyjna jest akurat tutaj na początku zakodowana, ale możemy ją zmienić z poziomu Unity. I teraz, jeżeli wartości będą, powiedzmy, 0,2, od 0,2 do 0,4, to będziemy mieli takie skoki, tak? Ponieważ będziemy ten kąt wybierać. Jeżeli będzie na przykład blisko jedynki, na przykład 0,6 do 0,9, to będą piłki lecieć bardzo ostro. Czyli ostro albo łagodnie jest wyliczane z tej minimalnej i tej maksymalnej, którą sobie ustalimy. A to zaraz na przykładzie. Co tutaj robimy? Żeby wiedzieć, czy zmieniliśmy wektor, bo moglibyśmy to wrzucić tu i tu, ale to brudzi kod. To robi kod nieczytelnym, więc zrobiłem sobie taką zmienną tymczasową, która jeżeli nasza piłka odbija się nieprawidłowo, powiedzmy źle ze względu na to, jakie sobie parametry wybraliśmy, no to wtedy zmieniamy ten wektor w następujący sposób. Jeżeli piłka leci tak, jak my chcemy, cały czas odbija się po prostu, no to wtedy nie ruszamy tego i mamy dużo obliczeń mniej. No nie jest to jakby, nie jest potrzebne, żebyśmy obliczali zawsze, tylko wtedy, kiedy jest nieprawidłowo. Bo po co tyle obliczeń? Po co? Niepotrzebne. Robimy sobie taką zmienną skalę, którą jakby później i tak nadpisujemy, więc ta wartość jest wartością do testów. To może być jakakolwiek wartość, nie musi to być 65, po prostu taką testowałem. Teraz ta wartość jest obliczana na podstawie, jeżeli mamy, powiedzmy, jeżeli ten nasz kąt jest mniejszy, powiedzmy, od tego, to mówimy, że on ma mieć 30 stopni, tak?
powiedzmy, że ma być, że normalna ma być 0,3 i tak dalej, tak dalej. Więc statycznie mówimy mu, że ty masz mieć taki kąt maksymalnie, prawda? I teraz w zależności, jaki myśmy minimalny kąt i maksymalny kąt określili, jeżeli jakby piłka się wychyli w jedną lub drugą stronę, to skalujemy go do, znaczy skalę ustawiamy na maksymalną lub minimalną. Teraz, jeżeli rzeczywiście przekroczyliśmy, jeżeli ta piłka zachowuje się niepoprawnie, no to obliczamy dla, jeżeli w normalnym, jeżeli powiedzmy ten nasz wektor, który jest ten wektor, który później zamieniamy na wektor normalny, tak? Jeżeli on na początku był wektorem, którym był w osi dodatniej dla x i y, to mamy skalę razy 1 i tutaj mamy jedynkę, prawda? No bo to ma polecieć w tą stronę. Jeżeli wektor był w dodatniej osi x, ale w ujemnej y, no to do y dopisujemy minus 1. Jeżeli był w ujemnej x, ale w dodatniej y, no to dopisujemy przy x minus 1, żeby wektor sił działał w dobrą stronę. Jeżeli te wektory są, powiedzmy, oba ujemne, no to powinno się wszystko tutaj w tą stronę jakby przerzucić. Powinno w taki sposób polecieć. Jeżeli damy w tej chwili te wartości ujemne albo powyżej jedynki, to będziemy mieli piłkę, która odbija się w dziwny sposób, w bardzo dziwny sposób. Więc jeżeli chcemy jakby zrobić jakiś baw, że piłka ma się odbijać dziwnie, no to po prostu zmieniamy te parametry. Tylko że powinny one być przemyślane. No więc tak, odpalmy sobie to, w jaki sposób działa nasze ograniczenie. Jak widzimy, na razie nic się nie zmieniło, ponieważ piłka ma dobrą trajektorię, ale spróbujmy ją strącić. O właśnie, w tej chwili nasz skrypt zaktualizował pozycję, żeby nie bardziej niż jakiś kąt się wychylał. Równie dobrze mógłby być to zupełnie inny kąt, na przykład 0,2, 0,6, 0, powiedzmy 0,2, 0,3. To będzie piłka odbijała się po x-ach bardzo powoli. Tak jak widzimy, piłka skacze strasznie, strasznie stromo po Y góra dół, ale po X tylko o sekundzie o bardzo mały kawałek. Natomiast jeżeli zmienimy tą wartość na 0, powiedzmy 7,09, 95 nawet, to piłka nagle zacznie skakać bardzo stromo po X. Jeżeli piłka po odbiciu odbija się w sposób płaski po x, to na to natychmiast stara się zmienić swoją trajektorię według algorytmu, który zaimplementowaliśmy. I to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że no to jest chyba najbardziej kompletny poradnik do Ponga. No wiadomo, to nie jest jeszcze jakby produkt, bo wygląda jak wygląda. Można tutaj dodać jakieś
czary, które zmieniałyby na przykład fizykę, zachowanie, zwiększały, pomniejszały paletki, bonusy, no ale do prostego Ponga wydaje mi się, że to i tak jest sporo, dlatego ja się już z wami żegnam, jeżeli będę miał coś ciekawego do dodania, na przykład kolejną jakąś grę albo kolejny tutorial, to na pewno będę chciał go zrobić w porozumieniu z wami, na pewno piszcie, co wy byście, czego wy byście oczekiwali. Ten tutorial powstał, ponieważ jeden z was chciał zacząć pisać w Unity, a nie wiedział od czego zacząć. To powiedziałem, zacznij od prostych rzeczy. Jaka jest prosta rzecz? No i oczywiście pierwsza prosta rzecz przychodzi do głowy młodemu człowiekowi. No, napiszę RPGa. Później powiedział, że napisze robota. No ale... Ale... To jakby... Wydawało mi się mało proste, stąd pomyślałem, że powiem mu, w jaki sposób można prostą, aczkolwiek z jednej strony prostą, z drugiej strony ciekawą grę, bo to można urozmaicać, później dodatkowe jakieś punkty dodawać tutaj, które będziemy zbijać, to są jakieś power-upy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może coś z tego wyjdzie, jeżeli będzie wasze zainteresowanie, to na pewno zrobimy kolejne rzeczy, nie wiem, czy platformera, czy może jakiegoś Flappy Birda, czy coś, co będzie w miarę szybkie do napisania, aczkolwiek w miarę od podstaw, żeby kontynuować tą serię prostych tytułów. Dobra, w takim razie... przydałoby się jeszcze restart tutaj. W takim razie dopiszemy sobie restart i będziemy na tym kończyć nasz prosty tutorial. Restart. I tutaj gdzieś, powiedzmy, go umieścimy na górze. Pyk, pyk, pyk. 0,95 powiedzmy. 97. 8, 9. Nie wiem, 5, nie, nie, nie. 90. Pyk. Albo może 95. 92. I 80. 85. Teraz 0,45. 0,55. Pyk, ślicznie. Pyk, pyk, pyk. Restart. Pyk. Jeszcze. Tutaj też 20. Pyk. 20. Tak, żeby to było już w miarę takie jednolite. 20. No, spoko. W miarę. Tutaj musimy dodać teraz button. Game menu. Pick. Game. Restart, restart, restart. Wall. Restart, pick i najprościej to będzie robić ten manager. Load scenę i tutaj load scene.
16, co to mamy? Tak. Zaraz, zaraz, scena menadżer. Kurczę, jaka jest teraz ta... Dobra, już wiem. Get. Active. Cena, tak? Aj. A może to root count to będzie root count będzie unikatowe, więc nazwa może być chyba nie, znaczy powinna być unikatowa, ale i teraz zaraz to jest public restart game manager restart. Dobra. Taki bonusik. Pyk. No nie, wygrywa. Cholera, dobra. Start. Ups. Aść. Dobra, zobaczmy w ten sposób. Pyk. No dobra. Pyk, 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 pyk. I. Nie powinien sobie z tym dać rady. Szybko leć. Pyk. No dobra, rest. No i widzimy, działa. A ten root count to był. To był numer, ale... Ale ona musi być, ta scena musi być chyba gdzieś tam być dodana. Dlaczego to nie działało? Bo... Build settings, simple pong. Nie wiem, wydaje mi się, że powinno działać. Cóż. Do zobaczenia.